Cześć, witajcie na kanale TradeLux. Dzisiaj prezentacja Peugeot 5008 wersja GT Line. Auto jest z 2020 roku. Pod maską mamy silnik 1.6 benzyna, PureTech 180 koni. Bardzo fajny, mało zawodny, mało awaryjny silnik. Proszę go nie mylić z poprzednią generacją THP, z tą słynną. Tutaj nie ma takich problemów, jak występowały w pierwszej generacji THP. Auto ma 118 tysięcy przebiegu. Dodatkowo mamy automatyczną skrzynię biegów japońskiej produkcji 8-biegową. Dokonamy teraz pomiaru lakierniczego samochodu. Maska jest aluminiowa. Błotniki również są aluminiowe. Oczywiście błotniki przednie. Błotniki tylne są stalowe, tak jak pozostałe elementy, oprócz klapy bagażnika i zderzaków, które wykonane są z plastiku, czyli tworzywo sztuczne. Tutaj cała strona jest w oryginale, słupki też. Automatycznie jakby było jakieś uszkodzenie, to tam słupki by były uszkodzone. Jakieś większe uszkodzenie z przodu, to by były słupki uszkodzone. A tutaj jest wszystko w oryginale. Tutaj tak jak widzicie, tego lakieru na słupkach wewnętrznych za wiele nie ma. Tak jest malowane teraz fabrycznie każdy samochód. 20 mikronometrów to wystarczy ziarenko piasku i niestety jest przetarte, więc jeśli zależy Wam na wyglądzie samochodu, no to musicie o to dbać. Ale dzieciaki ciężko z tyłu upilnować, żeby za każdym razem oczepywały buty z piasku. Jeśli chodzi o tworzywo sztuczne, to tutaj klapa, zderzaki. I tutaj był fragmencik sam naprawiany. Jak widzicie, jakieś tutaj było przytarcie i ktoś to po prostu naprawił zamiast wymieniać element, co jest normalnym zjawiskiem za granicą. I z tym się też nic nie będzie działo, bo to jest aluminium. Tutaj jeszcze słupek, jak widzicie, też jest fabryczne, automatycznie jakby było uszkodzenie, tak jak było mówione, tutaj ten słupek, ta maska cofnęłaby się na słupek, by było uszkodzenie słupka, to jest fabryczne. I pomiar wnęk od strony pasażera, czyli strona prawa. Im nowsze auto, tym tego lakieru wewnątrz jest coraz mniej, coraz cieniej malowane jest auto na fabryce. Jak widzicie, jak jest jakieś przetłoczenie, zagięcie, no to tego lakieru jest troszeczkę więcej, ale już na płaskim jest mniej. To jest taki proces technologiczny, tak to wygląda w procesie technologicznym lakierowanie. I to jak widzicie, auto całe w oryginale, oprócz tutaj tych, tego błotnika, tutaj ten fragmencik był lakierowany, to nie była żadna, nawet w zasadzie kolizja, jakieś przytarcie. Ok, lecimy dalej. A dalej sprawdzimy sobie szyby.
Szyba przednia wymieniana 2024, więc jest świeża szyba akustyczna. Jeśli chodzi o szybę od strony kierowcy, to musimy złapać ostrość. O, 2020 rok. Tutaj mamy 2020 rok. Tutaj mamy 2020 rok. Jeszcze tak się uda od środka lepiej złapać ostrość. Tam mamy 2020 rok. Może też się uda złapać tutaj stąd ostrość. O, tak jak widzicie tutaj. Tutaj mamy 20, momencik, musi złapać ostrość. O, tutaj macie 20, więc jest szyba oryginalna. I przejdziemy sobie na, tutaj jest 20 i przejdziemy sobie na szybę tutaj od strony prawej. Tutaj też jest 20. To będzie zoom ściągnąć. O, tutaj mamy 20. Tutaj mamy 20 też. Już łapiemy ostrość. I tutaj też mamy 2020 rok, więc wszystkie szyby są w oryginale, oprócz tej szyby czołowej, która była wymieniana w 2024 roku. Przejdziemy sobie do sprawdzenia opon, układu hamulcowego. Auto jeszcze jest przed serwisem, musieliśmy niestety zamienić kolejności, więc najpierw jest nawoskowane, a teraz będzie odstawiane do zakładu mechanicznego. Niestety są obecnie kolejki dosyć spore i tu, więc robimy jak możemy, żeby jak najszybciej Wam samochody dostarczyć. Jeśli chodzi o tarcze, to są ładne, bez rantu, więc one na pewno zostaną. Klocek, no, zostało na jakieś 5000 km, więc go na pewno będzie serwis wymieniał. Jeśli chodzi o opony Continental Lato, opona ładna, takie pod 6 mm. 08/2023 rok produkcji, czyli opona bardzo świeża. 225x55x18 to jest rozmiar. Felgi, jeśli chodzi o stan wizualny, będzie na każdym zdjęciu w poście. Jeśli chodzi o tył, bieżnikowo mamy około 5 mm. Tarcza bardzo ładna, bez rantu. I klocek, no, zostało na jakieś 10000 km, więc tutaj zobaczymy, co zadecyduje serwis, ale pewnie też pójdą do wymiany. Jeśli chodzi o jeszcze oponę, opona letnia Michelin, to jest normalne, że można używać na osi różne opony, ważne żeby, znaczy oś przednia, oś tylna, są różne opony, ważne żeby na osi, tak jest przepis w Polsce, czyli na tej samej osi musimy mieć te same opony, czyli może tak być, że tak jest właśnie tutaj Continental z przodu, Michelin z tyłu. Jeśli chodzi o datę produkcji, to już tutaj szukamy. 07/2020 rok, czyli ta opona jeździ od nowości. Niewiele przejechane, więc ta opona jeszcze wygląda ładnie. Ok, idziemy sobie na drugą stronę. Tutaj też mamy Michelin, czyli tak samo jak od strony kierowcy, ta sama opona. Jeśli chodzi o bieżnik, takie 4,5 mm. Tarcza ładna, bez rantu i klocek. Już raczej będziemy wymieniać, bo takie niecałe 10000 km. I z przodu Continental, tak jak na przodzie, na kole lewy przód. Opona bardzo ładna, 6 mm. Jeśli chodzi o datę produkcji, 08/2023, tarcza ładna, bez rantu i klocek takie około 5000, więc będziemy to wymieniać. A jeszcze data produkcji
chyba nam umkła tutaj na Michelince 07-2020. Czyli tutaj mamy tylne 2020 rok, przednie mamy 2023. Opony są dobre do jazdy, układ hamulcowy będzie przejrzany przez warsztat, wymieniony na nowy, więc wszystko będzie tak, będzie można wsiadać i jechać. Ok, co dalej? Dalej zobaczymy sobie wizualnie, jak auto wygląda. Utrzymane jest ładnie, ale jakieś, jak to w samochodach używanych, rzeczy się znajdą. Tutaj jest delikatne przetarcie plastiku, odpryski po kamieniach na zderzaku, tutaj na atrapie. Z tym się nic nie będzie działo, bo to jest plastik i to jest widoczne tylko z bliska. Tak jak widzicie tutaj po kamyczkach jakieś odpryski. To jest bardzo blisko, było 10 cm, a teraz odchodzimy na pół metra i tego w ogóle nie widać. To ma do siebie makro, że niestety uwypukla wszystko. Więc no, musicie sobie zobaczyć. To jest jakieś takie teraz pół metra od samochodu, może jakieś 70 cm i tego nie widać. Ok, lecimy dalej. Jest bardzo bliska. Tutaj mamy niewielkie zadrapanie. Też jak odejdziemy, to tego zadrapania nie widać. A tak auto wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Tutaj mamy zderzak. Na metalowej listwie jakieś tutaj zarysowania niewielkie. No jest ochrona zderzaka, właśnie jak używacie bagażnika, żeby nie rysować zderzaka, tylko tą listwę blendę. No i tutaj jakieś drobne też odpryski po kamieniach, ale jak odejdziemy, no to tego nie widać, wygląda wszystko ładnie. Jeszcze rzut oka na dach. I tak oto prezentuje się auto z zewnątrz. Utrzymane jest naprawdę w ładnym stanie. Pokaż, kotku, co masz w środku, czyli zaglądamy do silnika. Jeśli chodzi o silnik 1.6 benzyna, 180 koni, jest przed serwisem, więc będzie wszystko tutaj robione. Zobaczcie, że pomimo tego, że nie ma tutaj wycieków nigdzie przy uszczelce, no to my tą pokrywę będziemy wymieniać przez bolączki, które mogą występować tak między 130 a 150 tysięcy. Pokrywa z odmą, tam są nie tylko ta jedna odma, tylko więcej. Nadają się do wymiany, bo zaczynają przepuszczać olej. To jest standardowy proces i bolączka, więc robimy to profilaktycznie dla Was, żeby Was nie kłopocić i odciążyć z tego obowiązku. Jeśli chodzi o lampy, lampa kierowcy, luty 2020. I tutaj mamy luty 2020, czyli lampy są oryginalne. Jeśli chodzi o śruby, tutaj nie ma śladów demontażu ani na błotniku, ani też na masce. Jak widzicie, nie ma tutaj śladów odkręcania, demontowania. Już sobie sprawdzimy z drugiej strony. Tutaj też nie ma śladów demontażu na masce i nie ma też śladów demontażu błotnika od strony pasażera, więc ta naprawa tutaj była robiona na samochodzie, nie było nic demontowane. Jeśli chodzi o serwis, no to będzie pokrywa wymieniana, olej silnikowy, olej w skrzyni biegów, co więcej, no to tam będzie wszystko po serwisie wiadomo i opisane. Zostało nam parę słów powiedzieć o wyposażeniu. Jeśli chodzi o kamery, kamery 360, czujniki parkowania przód-tył, system Bliss, wersja GT Line, ciemne lusterka, ciemny dach. Tutaj mamy diody od systemu Bliss i wchodzimy do wnętrza pojazdu. Charakterystyczne przeszycie
dla wersji GT GT Line. Wykończenie w materiale, nagłośnienie fokal, fotele półskóra z materiałem, elektryczna klapa bagażnika, charakterystyczna kierownica dla wersji GT Line, tutaj z napisem, i lecimy dalej. Uruchomimy pojazd. Tak jak widzicie, auto ma 118 tysięcy przebiegu, wirtualne zegary. Tutaj możemy sobie zmieniać tryby jazdy. Przepraszam, nie tryby jazdy, a widoki na wyświetlaczu wirtualnym. Tutaj mamy teraz tryb jazdy, był tryb licznikowy, mamy minimalny, mamy też osobisty, który sobie możemy gdzieś tam zmieniać. Mamy możliwość wrzucenia nawigacji, tak samo tutaj. Tutaj jest informacja, że strefa jest nieobjęta mapą, ponieważ jesteśmy na parkingu, ale jak sobie zobaczycie, tutaj teraz przejdziemy w nawigację. Jak sobie zmniejszymy, no to mapa jest normalnie. O, to jest zresztą droga dojazdowa widoczna, a chodzi o to, że jesteśmy tutaj na parkingu i dlatego jest informacja, że strefa nieobjęta mapą. Jakbyśmy wyjechali, no to droga publiczna zostanie pokazana. Ok, zmieniamy na nasz ulubiony widok, czyli na jazdę, i lecimy z opcjami. Radio, USB, iPod, Bluetooth. Z Bluetootha jest możliwość streamingu audio z YouTube'a, Spotify'a i innych serwisów streamingowych. Mamy klimatyzację dwustrefową plus strefa jeszcze osobno z tyłu. Tutaj załączamy, wyłączamy. Mamy nawigację, która była pokazywana. To jest możliwość update'owania, czyli aktualizacji za darmo tej mapy. I ustawienia pojazdu. Park Assist, czyli automatyczne parkowanie. Tutaj sobie klikamy i wybieramy, jak auto ma nam zaparkować samoczynnie. Automatyczne przełączanie świateł, czyli światła adaptacyjne, krótkie, długie. Wspomaganie wizualne przy parkowaniu, czyli kamery 360. Wspomaganie zachowania pasa ruchu, czyli tutaj kierownica nam się sama koryguje. Tutaj mamy tor jazdy i jeśli zjeżdżamy bez kierunkowskazu, no to jest korekta tego. Start-stop sobie wyłączymy, wspomaganie parkowania, czyli czujniki parkowania przód-tył, plus kamera cofania, monitorowanie martwych pól. W lusterkach dioda jest specjalna, która się tutaj świeci i informuje nas, żeby nie zmieniać pasa ruchu, bo będzie kolizja z innym pojazdem. Kontrola poślizgu kół. Inicjalizacja niedopompowania opon. Jak tutaj wymieniamy opony, to sobie kodujemy ciśnienie. Światła. Oświetlenie towarzyszące, czyli jak długo mają się światła świecić, jak od samochodu sobie tutaj odejdziemy, jak zamykamy auto, jak długo mają się świecić. I to samo mamy na powitanie, czyli jak długo światła mają się świecić, jak do samochodu wchodzimy. I reflektory kierunkowe, czyli doświetlanie zakrętów. Z opcji komfortu tylna wycieraczka na biegu wstecznym, czyli automatycznie się nam załącza, jak czujnik deszczu zadziała. Dostosowanie lusterek na wstecznym. Teraz sobie tutaj opuścimy i proszę, one się tutaj opuszczają. I jak podnosimy, to się podwyższają. I podnosimy i nam się przełącza kamera na widok z przodu. I oświetlenie kameralne, czyli tutaj mamy oświetlenie tak zwane ambiente. Jeśli sobie teraz załączymy światła, no to tak jak widzicie, jest podświetlanie tutaj we wszystkich tych miejscach, jak na załączonym zdjęciu obrazku. To też nie każde auto posiada, więc jeśli Wam zależy na tej fajnej opcji, no to trzeba na to zwrócić uwagę. Odryglowanie tylko drzwi kierowcy, tylko bagażnika, tylna klapa z napędem, czyli klapa elektryczna, i klapa bez użycia rąk, czyli otwierana gestem. I z ustawień bezpieczeństwa Active Safety Brake, czyli system antykolizyjny.
Tutaj mierzona jest odległość samochodu poprzedzającego nas. Jeśli jesteśmy za blisko, no to wyskoczy nam informacja o tym, później ostrzeżenie. Jeśli nie zareagujemy, to auto zacznie samo hamować. Oczywiście tutaj trzeba mieć ograniczone zaufanie, bo to jest tylko maszyna, komputer i czasami może zawieść. Kamera, która czytuje prędkość i wyświetla się tutaj na wyświetlaczu wirtualnym i alarmie uwagi kierowcy, jak jesteśmy zmęczeni, to auto nas o tym poinformuje, że możemy spowodować kolizję i chyba pora by była odpocząć. Telefon po Bluetooth jest zestaw głośno mówiący, streaming audio z wszystkich tych systemów, co było mówione, Spotify, YouTube, jakieś tam jeszcze inne. Można też swoją muzykę z telefonu puszczać, czy tam też z USB. I to, co lubicie najbardziej, Apple CarPlay i Android Auto, czyli możliwość przerzucania Google Maps, Netflixa, YouTube'a. Oczywiście tutaj po odblokowaniu podczas jazdy jest możliwość oglądania, bo standardowo jest to zablokowane, żeby nie rozpraszać kierowcy. No ale też można oglądać telewizor, jakieś gierki grać, czytanie wiadomości z Messengera, z WhatsAppa, Teams i jeszcze parę innych możliwości. To jest tak naprawdę multimedialny komputer. I MyPeugeot, czyli dostęp do samochodu, statystyki, co się dzieje z autem, gdzie się znajduje, średnie spalanie i też możliwość sterowania klimatyzacją. Tam jest taka możliwość, jeśli wykupicie odpowiedni abonament. Co więcej? Tutaj mamy szybkie odmrażanie szyby czołowej, cyrkulacja powietrza, podgrzewanie lusterek plus szyby tylnej, otwieranie, zamykanie drzwi. Bezkluczykowy dostęp, skrzynia ośmiobiegowa automatyczna, elektryczny hamulec ręczny, tryb sport, można zmieniać podczas jazdy, aczkolwiek tej mocy tutaj w tym aucie wystarczy w zupełności na trybie normalnym. SOS, czyli 112 satelitarne i concierge, połączenie z obsługą Peugeota. Bardzo duży tutaj schowek otwierany, klimatyzowany. No to tak sobie zobaczycie, jest no, ogromny tutaj ten schowek. Tak wygląda fotel pasażera i przejdziemy sobie do tyłu pojazdu. Tutaj mamy roletki. Nagłośnienie fokala jest wszędzie. Tutaj mamy stoliki. Bardzo fajne dla dzieciaków. Każdy fotel to jest regulowany. Można go sobie przesuwać niezależnie. Już tutaj zrobimy taki manewr jedną ręką. Bo udało się, proszę. Każdy fotel jest regulowany. To też jest fajne, że wtedy można sobie wyregulować to do fotelików. Tak było mówione, jest klimatyzacja z tyłu jeszcze regulowana. Tutaj sobie możemy ustawić albo wyłączyć całkiem nawiewy. Dla dzieciaków jest możliwość sobie wyregulowania tego. Tutaj mamy widok z kanapy, a w zasadzie nie z kanapy, tylko z fotela z tyłu, bo to nie jest kanapa, tylko fotele. I tak się prezentuje od góry. Pozostało nam jeszcze pobawić się klapą bagażnika i w sumie to chyba by było na tyle. Ok, jesteśmy teraz przy bagażniku, wykonujemy gest nogą. Chyba jednak musimy tą nogą, o proszę. Trzeba troszeczkę dalej włożyć tą nogę. My akurat jesteśmy, że tak powiem, krótcy, więc dlatego nie lubimy tej opcji, a wolimy się bawić z kluczyka. Ale czasami gdzieś tam trzeba to wykorzystać. Jeśli chodzi o fotele z tyłu, tutaj jeden fotel, drugi fotel, wersja 7-osobowa. Tak oto to wygląda. Składa się banalnie, szybciutko. I już mamy podłogę. No, zobaczcie, jeszcze są folie na dzyndzelkach do ciągnięcia. Ok, i jeśli chodzi o naszą ulubioną opcję, no to tak było mówione, normalnie tutaj z kluczyka, nie trzeba tam naciskać u góry tego czerwonego guziczka, tylko sobie przytrzymujemy i się otwiera, zamyka, wszystko jest z pilota. Tak oto wygląda ten rodzinny samochód 5008 wersji GT Line.
Dajcie znać w komentarzach, czy podoba Wam się to auto. Zapraszamy do rezerwacji samochodu. Po serwisie może być już za późno. Czasami tak bywa. Prosimy o udostępnianie, zapraszamy do komentowania. No i pozdrawiamy do następnego samochodu. Ekipa Trade Luxe.